Rewolucja w Formule 1. Będzie nowy dyrektor wyścigu. Co takiego wydarzyło się za kulisami FIA? O tym m.in. opowiem w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. A zaczynam od świeżutkiej informacji dotyczącej przyszłego sezonu. Formuła 1 szykuje coś wyjątkowego i od razu za chwilę będę miał do Was pytanie w związku z tym. 18 lutego w Londynie w hali O2 odbędzie się wspólna prezentacja wszystkich zespołów. W zasadzie prezentacja malowań tychże zespołów na sezon 2025. To historyczne wydarzenie związane z obchodami Podami 75 sezonu Formuły 1, no bo taki właśnie będziemy mieli w przyszłym sezonie. Będą wszyscy kierowcy, będą szefowie zespołów, będzie możliwość wejścia tam kibiców. Bilety mają trafić do sprzedaży w najbliższy piątek i ich ceny mają zaczynać się od 58 funtów. Więc no, nie ma dramatu. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Pomysł mi się Podoba, choć nie ukrywam, że ja bardzo lubię ten okres końcówka stycznia, początek lutego, gdy każdy zespół prezentuje co kilka dni w zasadzie swoje malowanie. Niektórzy pokazują samochód, niektórzy nie. Czasami są to dziwne prezentacje, czasami ciekawe. Ekscytacja wtedy jest duża. Ja mam też o czym kręcić odcinki, wy macie co oglądać. No ale dobra, w przyszłym sezonie będzie wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, że to nie zostanie na stałe. Mam nadzieję, że ten stary format zostanie utrzymane, ale przy okazji dajcie znać, co wymyślicie o takiej formie zaprezentowania właśnie wszystkich malowań ekip przed sezonem 2025. No, a jeśli ktoś chce się tam wybrać, to przypominam, w najbliższy piątek startu jest sprzedaż biletów, można jakiś lot do Londynu sobie zarezerwować i być może zobaczyć swojego ulubionego kierowcę. A tymczasem coś dziwnego wydarzyło się w FIA. Wczoraj, czyli we wtorek, gruchnęła nagle informacja, w ogóle w ten wtorek to wiele się działo i za chwilę do tego sobie przejdziemy. Gruchnęła informacja, że Nils Wittich nie będzie już dyrektorem wyścigu w Formule 1. Trzy wyścigi do końca sezonu 2024. Nie była jakoś przesadnie krytykowana jego praca. Okej, okay, zawsze można było znaleźć jakieś uchybienia, zawsze są jakieś pretensje w takich sytuacjach, no ale to nie był jakiś totalny dramat. No i nagle w takim czasie, w końcówce sezonu, taka informacja się pojawia. FIA opublikowała oświadczenie, dosyć krótkie, w którym napisała, że Nils Wittich rezygnuje ze swojej pozycji jako dyrektor wyścigu, po to, by Podążać za nowymi możliwościami. Tak napisała FIA. Ale tu się sprawy komplikują, bo dziennikarze niemieckiego Motorsport Magazine dotarli do Nilsa Witisia w tenże właśnie dzień, skontaktowali się z nim, no i Nils Witis im powiedział: Nie, nie, ja nie zrezygnowałem, ja zostałem zwolniony. I o tym zwolnieniu to tak naprawdę dowiedziałem się na krótko przed tą oficjalną informacją od FIA. Zatem ktoś tu ściemnia. Albo F.I.A. albo Niels Wittich. No ale tak, Sky Sports też poda informację, że według ich źródeł doszło do właśnie zwolnienia i że Witish od pewnego czasu miał kiepskie relacje z Mohamedem Ben-Sulajemem, czyli z prezydentem FIA. Joe Saywood też od siebie trochę dołożył, czyli jeden z dziennikarzy, który ma naprawdę sporo zakulisowych informacji, powiedział, że dwa tygodnie temu usłyszał, że Vityś ma być zwolniony i jeśli ktoś lubi teorie spiskowe, to powinien patrzeć na wyścig w Austin, żeby żeby poszukać jakiegoś wyjaśnienia. Nie lubię teorii spiskowych, więc nie będę w to jakoś głęboko wchodził. No, w każdym razie od Grand Prix w Las Vegas. Zastąpi go niejaki Rui Marquez, który ostatnio pełnił rolę dyrektora wyścigów Formule 2 w Formule 3 również. Nie będzie to łatwe zadanie wskoczyć na trzy ostatnie wyścigi sezonu. No, ale przed taką opcją został już postawiony. Pytanie, czy to będzie rozwiązanie już takie na stałe, czy to jest tylko rozwiązanie tymczasowe, a w przyszłym sezonie będzie ktoś inny. Ben Sulajem kiedyś zarzekał się, że na zawsze będzie już dwóch dyrektorów wyścigu. Później została podana informacja, że jednak będzie jeden, może wrócą do tego formatu, kto wie. W każdym razie dziwny czas tego zwolnienia łamane na rezygnacji, dziwny sposób ogłoszenia. No i to jest kolejna osoba z wysokiego szczebla, która żegna się ze strukturami FIA. Mam wrażenie, że Ben Sulejem trochę nad tym nie panuje i coś złego dzieje się z, z Federacją, z jej wizerunkiem, bo od. Praktycznie od początku tego roku dzieją się, i to już też tak naprawdę od zeszłego roku, dzieją się różne dziwne rzeczy i często wokół tego huraganu tych dziwnych rzeczy jest Ben Sulayem. I tak jest też z tą historią, którą Wam przedstawię teraz, bo... Kierowcy, można powiedzieć, atakują niejako FIA i atakują Ben Sulayama po raz pierwszy od 2017 roku. Stowarzyszenie, Oficjalne Stowarzyszenie Kierowców Grand Prix wydało publiczne oświadczenie. No, nie ma co ukrywać to, co mówiłem przed chwilą. Ben Sulayem, nie tylko jeśli chodzi o jakieś sprawy wokół wyścigów, ma trochę za uszami i było tam trochę niekonsekwencji, było trochę dziwnych decyzji, ale też jeśli chodzi o takie decyzje wymierzone prosto w kierowców. To tam też było sporo kontrowersji w, te, w trakcie tych Ostatnich dwóch lat, w trakcie jego prezydentury. No była przecież słynna afera Majtkowa, afera biżuteryjna z Lewisem Hamiltonem w roli głównej, no a ostatnio afera z przeklinaniem. Leclerc, Verstappen ukarani w tych ostatnich tygodniach. No ich wydaje się, że to przelało niejako czarę goryczy i kierowcy w tym swoim oświadczeniu, skierowanym w zasadzie do Ben Sulajema zwrócili uwagę na dwie kwestie. Pierwsza, no to właśnie przeklinanie, i napisali kierowcy, że jest różnica pomiędzy przeklinaniem, które ma na celu obrażenie kogoś, a przeklinaniem takim codziennym, w którym te słowa są używane do opisania złej pogody, czy samochodu Formuły 1, lub sytuacji na to, że w jakiej się znaleźliśmy. Wzywamy też samego prezydenta FIA, żeby zwrócił uwagę na ton swoich wypowiedzi i język, którego używa, mówiąc do kierowców, czy o kierowcach w przestrzeni publicznej i nie tylko. Co więcej, jesteśmy dorośli, nie musimy dostawać poprzez media instrukcji na tematy tak trywialne, jak noszenie biżuterii czy bielizny. No, jest całkiem ostro. Punktują tutaj Bensulejama. Ja się z kierowcami zgadzam, jakkolwiek też się zgadzam totalnie z nimi w, w kontekście tego przeklinania. Uważam, że zupełnie tutaj nie powinno być żadnej afery wokół akurat tych występków Verstappena i Leclerca. No, ale też kierowcy wracają do tych starszych spraw z bielizną i biżuterią, ale piszą jeszcze, że to jest druga kwestia przed nich poruszona, taka najpoważniejsza. Chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie karami finansowymi i tym w jakim negatywnym stopniu te kary stawiają nasz sport. Jeszcze raz, wzywamy do pełnej przejrzystości i dialogu z nami. Chcemy wiedzieć, w jaki sposób są wydawane pieniądze. No, pieniądze pochodzące z tych kar, rzecz jasna, no bo kierowcy dostają różne finansowe kary, zespoły również, no i nie do końca, zdaniem kierowców, wiadomo, w którą stronę później te pieniądze płyną, czy to rzeczywiście jest kierowane do źródeł, do, do miejsc, które później pozwalają, nie wiem, rozwijać się młodym kierowcom, czy, czy to po prostu idzie na jakieś cele statutowe FIA i to jest jakby jeden ze sposobów FIA na zarabianie, no bo to nie jest firma nastawiona na zysk, tylko jest to no, stowarzyszenie, które, Ben zawsze to podkreśla, nie jest nastawione na robienie pieniędzy, tylko właśnie na rozwój sportu. No, i ciekawe, w którą stronę to pójdzie, czy Ben Sulaim za chwilę znowu publicznie coś odpowie. No, ale mi osobiście już od pewnego czasu nie podoba się zachowanie Ben Sulaima w mediach. Mam wrażenie, że ma trochę parcie na szkło, mam wrażenie, że paru rzeczy mógłby po prostu nie mówić. Jak choćby to porównywanie kierowców do raperów, właśnie w kontekście przeklinania, no kompletnie to wszystko było bez sensu. Można to załatwić za zamkniętymi drzwiami, nie trzeba próbować błyszczeć w mediach, więc trudna robi się ta atmosfera pomiędzy kierowcami i a pomiędzy Formułą 1 a Bensulajem, to już tak naprawdę od dawna ta atmosfera jest trudna. Czy wy słyszycie ten dźwięk? Tak, nie mylicie się, to jest kolejny odcinek sagi. Co dalej z Sergio Perezem? Odcinek 1000, już sprawdzam, 1437. No i tak, już na, na serio i nie na serio, mi już się śmiać chce. Ja już też jestem zmęczony i wiem, że za chwilę ktoś napisze. No, znowu o tym Perezie, ja wiem, ale i przepraszam Was za to, że ciągle jest o Sergio Perezie. Przepraszam Was za Sergio Pereza, ale no, co ja poradzę, jeśli pojawiają się nowe informacje, takie, których nie mogę nie podać Wam, bo są. Ciekawe, zaskakujące, a może nawet szokujące. Marka, słuchajcie, napisała, czyli całkiem poważne, nawet bardzo poważne hiszpańskie źródło, że zdaniem ich źródeł Perez ma nowych sponsorów na sezon 2025. Red Bull już pozwolił na produkcję rzeczy marketingowych związanych z Sergio Perezem na właśnie kolejny sezon, i to może oznaczać, że Sergio Perez, zdaniem marki, jednak zostanie na przyszły sezon w Red Bullu. To jest jedna rzecz, którą napisała Marka, spokojnie, jest tego więcej. Napisano też, że jakiś czas temu były próby w symulatorze, i zarówno Tsunoda, jak i Ricardo, znaczy to, 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 to były w zasadzie przed wakacjami próby, czyli już dosyć dawno. I zarówno Tsunoda, jak i Ricardo byli wolniejsi od Pereza, ale wolniejsi od Pereza w tym, że w symulatorze był też Liam Lawson. No i zdaniem Marki to jest kolejny argument, który może przekonać Hornera i Marko do tego, żeby jednak Pereza zostawić. Podaję Wam to, żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy, ale ja nie wierzę w to, że tak się stanie, może się będę mylił, może to będę odszczekiwał, Red Bull będzie po prostu głupi, jeśli zostawi Sergio Pereza. I to nie jest tak, że ja się do niego jakoś uprzedziłem, ja go nawet lubię, sympatycznego Meksykanina, no ale po prostu nie dowozi i to będzie dla Red Bulla potężny problem, czysto sportowy, nie wizerunkowy, nie marketingowy, bla, 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 nie finansowy, nie czysto sportowej. Dlatego trzeba go wymienić. Zresztą y, równocześnie pojawiają się jakieś y, inne źródła, które mówią, że tam w Red Bullu to trwa taki mały znowu pojedynek pomiędzy Hornerem i Marco. Marco chce wziąć Lawsona, Horner chce wziąć Colapinto i że jednak tego Pereza to nie chcą na przyszły sezon. No ale hiszpańskojęzyczne media. Twierdzą inaczej, może trochę próbują pomóc Perezowi, nie wiem, ale, ale chciałem Wam się z, tym, z Wami tym podzielić. Są jeszcze inne ciekawe plotki, ale znowu podkreślam, to plotki, tak trzeba je traktować, choć znowu no, podaje je la Gazzetta dello Sport, czyli no, jakby poważne źródło. Flavio Briatore ponoć zmienił zdanie, i jednak nie chce u siebie mieć w zespole. Co to, to też jest za informacja? Nie chce mieć u siebie jednak Duana, który w przyszłym sezonie właśnie ma jeździć w Alpin obok Jego tylko jednak chce Franco Colapinto. I ponoć zastanawiają się teraz, jak można te kwestie ogarnąć, czy można zerwać kontrakt z Duanem, czy można tego Colapinto wziąć do Alpin i taką informację podała La Gazzetta dello Sport, czyli no jeszcze raz to podkreślę, naprawdę niezłe źródło. Jednocześnie menadżerka Colapinto w argentyńskiej telewizji mówi, że z wielu stron jest duże wsparcie dla nas, żeby Franco kontynuował w przyszłym roku przygodę z F1. Chcą tego kubice, kibice, kibice, kibice. Chcą tego kibice. Chce tego sama Formuła 1 Williams tego chce, więc jestem przekonana, że uda to się tak poskładać, że Franco zobaczymy Formułę 1 w przyszłym sezonie. Więc tam wiara w to jest Cały czas bardzo, bardzo. A tymczasem w Astonie, Martinie, mamy sporą zmianę personalną, bo dyrektorem technicznym tej ekipy nie jest już Dan Fallows. To człowiek, który przyszedł do Astona w 2022 roku z Red Bull'a. No i możemy to łączyć albo z kiepskimi wynikami Astona, albo z tym całym procesem restrukturyzacji, który się tam teraz dzieje. No bo to nie tylko nowa fabryka, nowy tunel i tak dalej, ale też nowi ludzie. Adrian Newey tam przychodzi w przyszłym roku, więc trzeba to sobie wszystko na nowo poukładać. Nie wiadomo na razie, czy ktoś go bezpośrednio zastąpi, czy będzie taka posada dyrektora technicznego. Być może taką funkcję też będzie pełnić Enrico Cardile, który tam przyjdzie w przyszłym roku z Ferrari. On ma tam być CTO, czyli takim główno dowodzącym działu technicznego, no ale może po prostu tymczasowo dyrektora technicznego nie będzie. A gdy już Newey w okolicach wiosny tam się pojawi, to jeszcze do jakichś zmian dojdzie. Zmianę silnika będziemy mieli w Alpine, to już oficjalnie zostało potwierdzone, wiedzieliśmy o tym od. Dawna, no ale żeby to tutaj zaznaczyć, no to tak jak Mercedes współpracuje z Renault w autach drogowych. Dzięki temu można pojeździć takim trochę bardziej prestiżowym Renault Kangu, No to tak w Formule 1. Ta współpraca też będzie od 2026 roku do 2030 podpisana umowę i Alpine ma korzystać z jednostek Mercedesa. Będzie dla nich taniej, będzie dla nich pewnie lepiej pod kątem osiągów i będzie ewentualnie łatwiej sprzedać tę ekipę, gdyby chcieli to za czas jakiś zrobić same. Plusy a Mercedes będzie miał kolejnego klienta, bo będzie też dostarczał silniki przecież do Williamsa i do ekipy McLarena. No a w samym Alpine tak w ogóle to nie dzieje się jakoś bardzo dobrze, bo ostatnio Flavio Briatore przyznał w Sky Sports Italia, że doszło do sporych zwolnień. 300 osób straciło pracę w siedzibie w Enstone i teraz liczba pracowników ekipy Alpin wynosi 850 przed zwolnieniami 1100. 50. No i nie ma co ukrywać, że ogólnie wyniki Alpin czy wcześniej Renault, Formula 1 w ostatnim czasie, no to raczej pasmo porażek. Gdy wchodzili do F1 w 2016 roku, mówili: 5 lat, tyle nam dajcie i będziemy walczyć o tytuły. No nie walczyli, ale w 2021 roku za to powiedzieli: dajcie nam 100 wyścigów i będziemy już jako Alpin walczyć o tytuły. Gdzie są teraz. Niemal na samym dnie, choć no nie, bo po wyścigu w Brazylii już na dnie nie są. No ale w porównaniu do tego, gdzie by chcieli być, to można powiedzieć, że są prawie na dnie. No ale dobra, 100 wyścigów, no to chyba tak 2025 jeszcze się w to wlicza, więc cały czas szansa jest. To musi być przyszły rok, kiedy Alpin zacznie walczyć o tytuły. O polskich kierowcach słówko. Maciek Gładysz, fantastyczne trzecie miejsce na koniec tego sezonu hiszpańskiej F4 wywalczył, więc duże brawa dla Maćka. Czekamy na ogłoszenie kolejnych kroków. Z tego, co wcześniej rozmawiałem z Maćkiem, była ta rozmowa na kanale albo Freka, albo... Brytyjska Formuła 3 albo Euro Formuła. Co by się nie działo, yy, będziemy trzymać kciuki. Dziesiąty w klasyfikacji sezonu był Jan Przyrowski. Dwa podja w tym sezonie. Mocna końcówka sezonu, więc też mamy nadzieję, że będą jakieś dobre informacje. I wiem, że często pytacie o to, co z tymkiem kucharczykiem, więc postanowiłem zapytać się o to samego zainteresowanego. I króciutka wypowiedź teraz Tymka dla Was. Co tam u niego słychać? Sprawa jest cały czas mocno otwarta na przyszły rok. E, więc sam jakby nie wiem jeszcze co będę robił w przyszłym roku sytuacja jest bardzo dynamiczna tak naprawdę z dnia na dzień e, mocno się to zmienia e, jeden dzień wygląda na to, że jest szansa większa na wejście w Formułę 3 drugi e, ta szansa trochę spada, więc e, nie jest łatwo, a, ale cały czas walczymy a, Marcin cały czas jest w rozmowie z zespołami a, i mocno pracuje nad tym, żeby Coś wynegocjować na przyszły rok ilość spotkań, ilość rozmów toczona przez niego jest naprawdę duża i jest non stop pod słuchawką, non stop coś gdzieś goni, więc trochę mu współczuję, bo na pewno nie jest to też dla niego łatwe. Zatem walka o F3 cały czas trwa. I niezmiennie, trzymamy za to kciuki. Dwa newsy jeszcze w tym odcinku. Najpierw grupa Volkswagen, która planuje zamknięcie co najmniej trzech fabryk w Niemczech, to ogłoszono pod koniec października, i zwolnienie dziesiątek tysięcy pracowników. Nie dzieje się zbyt dobrze w grupie Volkswagen. No i jednocześnie ta sama grupa Volkswagen inwestuje cały czas bardzo, 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 bardzo duże pieniądze w projekt Audi w Formule 1 co wiadomo, wizerunkowo dla całej grupy na razie nie wychodzi im jakoś bardzo na, bardzo na dobre, a gdy zaczną już jeździć, to to też nie jest tak, że od razu będą mieli super wyniki, więc można zacząć zadawać pytania, czy to na pewno jest nam potrzebne. No i w takim właśnie krajobrazie pojawiły się informacje, że katarski fundusz inwestycyjny kupił jaką jakąś część udziałów w Audi, w, w zespole Audi w Formule 1, nie wiadomo ile dokładnie, nie wiadomo co to dokładnie oznacza dla ekipy, oficjalnie mamy coś usłyszeć przy okazji Grand Prix Kataru. To nie jest tak, że to jest coś bardzo szokującego, bo wiecie, koncert Mercedesa w Mercedesie też nie ma większości, a, a tu na razie mówimy prawdopodobnie o pakiecie mniejszościowym. W McLarenem zarządzają ludzie tak naprawdę z Bahrainu, w sensie są właścicielami, więc to nie musi oznaczać, że Audi się wycofa za chwilę Formule, z Formuły 1, czy będzie jeździło Katar F1, bo za chwilę przejmą więcej. Być może to po prostu jakiś zastrzyk gotówkowy, a być może Katarczycy za jakiś czas będą rzeczywiście Chcieli przejąć tego jeszcze więcej. Oni i tak mają w ogóle udziały w, w całej grupie Volkswagena. Tam chyba 17%, więc wszystko zostałoby w rodzinie, w wielkiej niemiecko-katarskiej rodzinie. Ale może przejmą więcej, a i tak będzie to jeździło jako Audi. Wiele tutaj w wielu kierunkach to może pójść. Myślę, że nie będą teraz sprzedawać jako całości komuś zespołu, komuś z zewnątrz i Audi kompletnie z tego zrezygnuje. No bo od 2026 roku. Będzie nowe porozumienie Konkord w Formule 1, te zespoły będą jeszcze więcej warte, więc trochę głupio byłoby to teraz sprzedawać. Swoją drogą, gdybym pracował w Audi na jakimś bardzo wysokim stanowisku, miał jakiś wpływ na to, co się dzieje z tą firmą i nie lubiłbym Formuły 1, no to bym się wkurzył, bo bym powiedział, hej, miało być, m, mieli być, jak, mia, miały być gwiazdy za kierownicą. Hulkenberg i Bortoleto. Kto to jest Hulkenberg i Bortoleto? Może zapytać ktoś w biurze, w biurze w, w Niemczech. Spojrzą na wyniki Zaubera, mówią tak, to, to jest ten zespół, który kupiliśmy. Przecież oni ledwo jadą w ogóle w tej, w tej Formule 1. No ale dobra, powiedzą, mamy dobrych zarządców. No ale to przed chwilą zwolnił And 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 Andreasa Zajdla, teraz wzięli Binotto i Whitleya z Red Bulla. No może teraz będzie rzeczywiście lepiej. Zaczną się wyścigi w 2026 roku. Wyniki też mogą być na początku kiepskie. Sam Binotto mówił 2030 rok, dopiero wtedy zaczniemy szybko jeździć. Więc nie dziwię się, że tam na górze w korporacji ktoś się może na to wszystko denerwować. No, wizerunkowo nie wygląda to jakoś super. I na koniec jeszcze informacja od FIA, która to niedawno odwiedziła fabrykę Red Bulla, po to, by już tak ostatecznie zamknąć sprawę tych podejrzeń o to, że Red Bull ma urządzenie, które może służyć do nielegalnej regulacji przedniej krawędzi podłogi. Takie podejrzenia padły na Red Bulla w ostatnim czasie. FIA tam założyła jakieś plomby, mówiła, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby coś się złego działo, ale i tak pojechali do fabryki, porozmawiali z pracownikami, spojrzeli na dokum dokumentację i powiedzieli już, Chyba ostatecznie wszystko jest okej, okay, nic się złego nie dzieje. I tak samo FIA powiedziała w sprawie tego ewentualnego domniemanego dolewania wody do opon po to, by te opony schłodzić. Tutaj też mówią sprawa zamknięta, zero dowodów, nic się złego według nas nie działo. Czy tak jest rzeczywiście? Czy ktoś dolewał tę wodę? Czy ktoś sobie coś nieregulaminowo regula, nie regulował? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Nie wiemy, kto teraz co kombinuje w F1, kto działa w szarej strefie, kto trochę tę szarą strefę przekracza. Ale to też jest część tego sportu: kombinowanie. No, może nie chcę powiedzieć oszukiwanie, bardziej kombinowanie, działanie na granicy przepisów, tak żeby jak najdłużej to wykorzystywać, żeby jak najdłużej rywale tego nie zauważyli. Każdy w F1 kombinuje. I każdy, kto pracuje czy pracował we F1 wam to przyzna. Na dziś to wszystko. Kolejny tydzień to będą dwa odcinki, już normalnie pewnie poniedziałek, czwartek, albo tam, nie wiem, niedziela, czwartek. A za dziś Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć, cześć.